Yo, cześć, siemano, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Po króciutkiej przerwie, tak, nie było ostatnio odcinka, za co was mega przepraszam, ale no po prostu mam ostatnio troszeczkę mniej czasu, troszeczkę więcej na głowie, także z tego powodu właśnie odcinka nie było. Mamy sobotę, odcinek jest. Co mamy na serwerze? Mamy Halloween, tak. Mamy Halloween, przejedziemy się i zobaczymy, co tak dokładnie dodali, co pozmieniali. Mamy już upy. Miałem dzisiaj montować LPG do turka, ale no niestety nie ma tunerów. Z tego powodu przejedziemy się i po prostu pooglądamy, co tam tak naprawdę się zmieniło na serwerze. Wiem na pewno, że pojawiły się dynie. Dynie już tam troszeczkę sobie pozbierałem. Mam dokładnie chyba na ten moment 22 dynie ze 100. Nie wiem, czy wszystkim się uda zebrać. Zobaczymy. Ostatnio sobie właśnie wczoraj z Kubzingą troszeczkę pozbierałem. Także tu mamy dynie. Jest też coś takiego jak cukierki. W sensie nie wiem, czy to już jest, czy to dopiero zostanie dodane. Raczej zostanie. Możecie to znaleźć właśnie tutaj w zakładce pod F5. Macie cukierki. Posiadane cukierki i później będzie odbiór nagród wkrótce. Mega jestem ciekaw, co za to będzie można odebrać. Widziałem coś tam na stronie, jakiś taki samochód w stylu Scooby-Doo, coś takiego. Nie wiem, za co to będzie. Ale no, ma też być event fabularny. Kurde, na event fabularny mega się jaram. Miałem zrobić streama, lecz no, tak jak mówię, ciężko u mnie z czasem ostatnio. Jest troszkę... Kurde, skończyły mi się te bramki. O kurde, będę sobie musiał wykupić. No co? Co zrobić? Po odcinku sobie na pewno skoczę. O, drzewo rozwalone. Na pewno sobie skoczę i ogarnę te brameczki, bo to się przyda. O kurde, patrzcie, tutaj już mamy pierwsze oznaki Halloween. Fajne to pododawali. Tylko mi się wydaje, że to znowu zabierze... w ciule FPS-ów. No patrzcie, na przykład coś takiego. Nieźle. Tu jakieś dynie właśnie. Nie dynie. Czaszki. Płonąca czaszka. Nieźle. Spawny mnie interesują, tak szczerze powiedziawszy, bo jeszcze spawn sobie nie odwiedziłem. Także jadę sobie ogarnąć, jak te spawny wyglądają, bo to mnie bardzo ciekawi. O kurde. Też fajnie to wygląda. Postarali się. O właśnie, może będzie gdzieś tutaj dynia na spawnie. Bo w LV mi się trafiła. No właśnie, tylko teraz te dynie. Szukać tych dyń to naprawdę... Mega dużo czasu zajdzie. Też nie wiem, czy to jest warte poświęcenia tyle czasu na szukanie jakichś tam dyń. Równie w tym czasie mógłbym sobie troszeczkę pozarabiać, bo jednak na tych dyniach tak dużo chyba nie wyjdziemy. Nie wiem, nawet ja się dostaję. O, tutaj. To jest taka miejscówka, gdzie dynia... Kurde, mogliby też ten parking jakoś zrobić tak w bardziej halloweenowym stylu. Nie byłoby źle. No i też strasznie denerwuje mnie ta mgła, która jest dodana przez Halloween. I jak widzicie, zegar na Halloween jest zatrzymany. Jest cały czas 3 w nocy. Mamy cały czas grę w wieczornym klimacie. Całkiem fajnie to wygląda, choć no nie lubię zbytnio nocy w MTA. Tutaj pamiętam, że w zeszłym roku był jakiś taki wielki pająk, tylko nie pamiętam, gdzie to było. To mnie bardzo ciekawiło, czy znowu coś takiego będzie. Także skoczymy sobie jeszcze tutaj na ten spawn, jak to wygląda tutaj. Bo tutaj chyba najgrubiej powinno być. W SF to jest taki główny, pierwszy spawn. Kurde, no fajnie to wygląda. Ma to swój klimacik. Nie powiem, że nie. Postarali się tutaj administratorzy i właściciele serwera. Mega. Robi to robotę. Tutaj też w międzyczasie sprawdzam sobie, czy nie ma tunerów. Ripson jest, ale ma PMOW do tego napisane, że zamknięte tunę. Także no niestety nic nie zrobimy z tym faktem. A w komponentach już za bardzo nie mam co montować. I tu jest kurde przypał. Mamy godzinę 12, a tu straszna lipa właśnie z tunerami. Także nawet jakby człowiek miał kasę, to tej kasy sobie wykorzystać nie może niestety. Ale no co zrobisz. O kurde. Ja pierdzielę. O mały włos. O kurde. Panie kolego. O tu też fajnie na wjeździe w lesie. O kurde, tu to mega fajnie to wygląda. Tu jest mega fajnie klimacik. Za to muszę mega spropsować. Kurde, to mi się mega podoba, autentycznie. No to robi robotę. Mega fajnie. I sprawdźmy sobie jeszcze, jak to wygląda na spawnie Los Santos. W sumie teraz to są 2 spawny. To możemy obczaić jeszcze obydwa spawny. Jak to tam mniej więcej wygląda. O kurde, też grubo widzę. Tu jest grubo. Tu mam jakiegoś pająka, nietoperze. Ale fajnie, bo wszystko utrzymane w podobnym stylu. Nic się tak za bardzo nie wyróżnia, a zarazem ma to, tak jak mówiłem, swój klimat. Tylko szkoda, że tu żadnej dyni nie mam, bo tu ostatnio w lesie, tak jak mówiłem, troszkę zbierałem. W sensie ogółem zbierałem, a w lesie tak typowo. Także skoczmy sobie jeszcze obczaić ten jeden spawn i naprawdę mega krótki odcinek. Wiecie już, z jakiego powodu wam mówiłem. Nie chcę się tutaj już któryś raz tłumaczyć, ale no niestety w najbliższym czasie będzie naprawdę mega mało czasu na odcinki, także takie krótkie raczej będą się pojawiać, by tylko utrzymać właśnie systematyczność, którą ostatnio zawaliłem. No i to mnie bardzo boli. Ten spawn taki kurde lichy, strasznie lichy. Spodziewałem się czegoś
czegoś większego. No ale dobra, mniejsza z tym. Także co? Polecam każdemu jednemu z was wbić sobie w tym czasie na For Life'a, szczególnie jak wystartuje event fabularny, który startuje, o ile się nie mylę, 28, czyli właśnie dzisiaj. Będzie to, no, niemałe wydarzenie, bo takie eventy zdarzają się raz za rok, coś takiego. Także oczywiście wbijcie na serwer, zróbcie sobie event fabularny. Obstawiam, że ktoś pewnie streama z tego eventu będzie miał, także możecie sobie obczaić. Ja niestety, tak jak mówiłem, nie uda mi się odpalić takowego. No i co? To by było na tyle, także oczywiście strzecie łapę do góry, na dole komentarz, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, że kolejne odcinki was nie ominęły. No i co? Widzimy się w dalszych produkcjach. Trzymajcie się, na razie, cześć, hejos!